Cześć, z tej strony Przemo. W dzisiejszym odcinku zademonstruję Wam, jak poprawnie korzystać z blokady Kovix KD6. Zapraszam do oglądania. Model KD6 występuje w trzech kolorach, czyli takim pomarańczu fluo, w żółci i w czarnym macie. W takim zestawie dostajecie od nas linkę przypominającą o ściągnięciu blokady przed ruszeniem w trasę. Też pokażę Wam, jak ją używać. Saszetkę etui do chowania blokady na czas transportu. Oraz oczywiście samą blokadę w wybranym przez Was kolorze. Zestaw trzech kluczyków. Baterię oraz imbus. Po zainstalowaniu baterii możemy zacząć korzystać z blokady. Waży ona około 424 gramy. Oczywiście już z baterią. Blokady można używać zarówno z alarmem, jak i bez alarmu. Zaraz zademonstruję Wam, jak korzystać z tego systemu. Blokada posiada system automatycznego zamykania oraz uzbrajania. Jeżeli wciśniemy zamek do końca i usłyszeliśmy jedno piknięcie, oznacza to, że dojdzie do uzbrojenia syreny alarmowej. Ten oto dźwięk dał nam sygnał, że blokada została uzbrojona. Jeżeli teraz ją otworzymy i ponownie zamkniemy, słyszeliśmy podwójne piknięcie. Oznacza to, że blokada się nie uzbroi i będzie można z niej skorzystać bez modułu alarmowego. Ona teraz w żaden sposób nie zareaguje. Jeżeli ją ponownie otworzymy i ponownie zamkniemy, mieliśmy sygnał jednego piknięcia. I teraz, żeby za każdym razem nie trzeba było jej zamykać i otwierać zamka, wystarczy wciskać zamek do połowy. Wcisnąłem do połowy, słyszałem dwa piknięcia. Czyli następnym razem, jeżeli wcisnę go do końca, usłyszę jedno piknięcie, czyli blokada się uzbroi. Jeżeli bym chciał w tym momencie skorzystać z blokady bez jej modułu alarmowego, wciskam ponownie do połowy i następnie do końca. Czyli mamy teraz nieuzbrojoną blokadę. Pokażę Wam jeszcze, jak działa system alarmowy. Czyli było jedno piknięcie, blokada się w tym momencie kalibruje, uzbraja się. Informuje nas o tym, że została uzbrojona. I teraz w momencie, gdy wykryje ruch, włączy się sygnał ostrzegawczy. Oddaje nam czas na rozkodowanie jej. Ok, i w tym momencie ona z powrotem wróciła do takiego momentu, gdzie jest czuła na kolejny alarm. Jeżeli ją teraz rozkluczymy, to ona się po prostu deaktywuje. Jeżeli byśmy ją zostawili i ponownie nią poruszali, ruszali czy motocyklem, to ten cykl będzie się powtarzał w nieskończoność tak długo, jak starczy nam baterii. Producent deklaruje maksymalną głośność syreny alarmowej do 120 dB. Sprawdzimy, ile uda nam się uzyskać w naszym pomiarze. Czekamy na uzbrojenie. Aktywujemy syrenę alarmową. Maksymalny wynik bezpośrednio przy głośniku wynosił ponad 120 dB. Wychodziło tam chwilowo bodajże 127. Na podglądzie wideo będzie widać, zrobię stop klatkę. Ale około tych 120 dB również nieopodal głośnika udało nam się zmierzyć. Otrzymaną linkę z zestawu zakładacie w ten oto sposób na blokadę. Z drugiej strony
naciągacie ją na kierownicę motocyklową. Teraz jeszcze jedna mała wskazówka, która może Wam się przydać podczas użytkowania. Blokady tego typu nie posiadają w teorii regulacji czułości alarmu. Jednak jest pewna zasada, która może Wam się przydać. Po pierwsze, jeżeli chcecie założyć blokadę na tarczę, możecie skorzystać z otworów wentylacyjnych na tarczy lub z jakichkolwiek innych otworów technologicznych, które tarcza posiada. Jeżeli chcecie, aby alarm był bardziej czuły, zakładacie go od godziny 12 do godziny 3. W tych pozycjach alarm będzie bardziej czuły, będzie wyłapywał bardziej wszelkie wstrząsy, przechyły i tak dalej. Jeżeli dla Was jest alarm zbyt czuły i chcecie, żeby wyłapywał jak najmniej jakichś niepożądanych ruchów, to wtedy zakładacie go maksymalnie do dołu, czyli w ten oto sposób. Uniwersalną metodą jest takie założenie na godzinę tutaj trzecią. To jest takie po prostu środkowe ustawienie. W tym momencie mamy założoną blokadę bez alarmu. Jeżeli ją otworzymy i następnym razem zamkniemy. A więc, żeby założyć poprawnie blokadę, zakładamy ją na tarczę motocyklową. Wciskamy zamek do połowy. Mieliśmy dwa piknięcia, a chcemy skorzystać z alarmu, więc następny raz wciskamy do końca. Czekamy na kalibrację. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli interesuje Was zakup takiej oto blokady, to w linku na dole kupon rabatowy specjalnie dla Was, gdzie możecie kupić ją dyszkę taniej i to jeszcze z darmową dostawą.